Cześć, z tej strony znowu Logopera, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LoL'a i dzisiaj zagram sobie na Mezzi z Drafta, czyli fajny nawet tryb. Ja wiem, że tryby nie są takie super oglądane, ale od czasu do czasu można coś nagrać, nie? Nie stanie się nic. Więc dzisiaj jest na Mezzi z Draft, czyli piki, gdzie wybieramy się dla siebie bohaterów. Jak widzicie, są Yoriki, są Thresze, Nunu. Ja dostałem Blitzcranka, więc w sumie fajnie, mogę pod full AP iść, oni mają tam Ramusa jakiegoś z Warlordem, dziwne rzeczy mają. Nie wiem, dla Sahlera czemu Nunu nie przyszedł do dżungli. To jest tak super champion do dżungli. O, będę z Thresh'em na linii, tylko Thresh jest ARK. No nic. Są double linie. No, nie wiem, czemu nie przyszedł do dżungli. Ja nie, też na to nie zwróciłem uwagi, bo jakby, ja bym też mógł iść tym Blitzcrankiem, bo też nie jest taki zły, ale Nunu jest po prostu ma tak easy dżunglę, że on nie musi wracać do bazy w ogóle. Dobry Nunu. No, you can dżunglę, no, bo za itemu nie zrobię nic bez smite'a. No, jeszcze sam jestem na linii. No, są Nemezis drafty. A w ogóle jeszcze gnoją skiny kupiłem. Dałem mi te fanfary za 95 RPK, bo mnie bardzo prosili. A tyle, chyba miałem 96, więc i tak mi to by nie starczyło na nic. Ramus za Lissarem, nie, no, ja się nie ruszę. Jest taka gorsza trochę. O, idzie Thresh w końcu przynajmniej. Pod full AP pójdziemy na luzie. Mają dobre CC strasznie. Ale my z Thresh'kiem też tak nie odskakujemy, jeśli mam być szczery. Będzie jakiś Ramus AD Carry, widzę. O, mój Thresh'ek przyszedł w końcu. Ojej, coś ty wziął do Runshield'a. A to zrzukował. Bukali stare. O, zabili tam na topie. No, bo sama ta top jest w sumie. Tylko będą mieć więcej farmy. Dajcie se siana. Będzie boleć ta linia w sumie. Nie wiem, czemu im ani stara dali. Który jest zajebistym czempionem. Tego Ramusa jeszcze rozumiem, ale. No bij go, kurwa, mój ziomeczku. Jezus, ten Thresh. Czemu go nie chcę bić? Nie zwróciłem w sumie uwagi, że mam egzausta. Ale mój Ignite to go fajnie poleczył, muszę też przyznać, podobało mi się. Jak go mój Ignite poleczył. Co? No nie, to aż było dziwne. Uderz go raz. O Jezus, nie stajmowaliśmy tego. O, nie mam potów już. O, ma. No to są. To się te drafty są jeszcze gorsze niż normalne po prostu. Bo tu ludzie DC dostają, ten był ziomek up w ogóle. Oni to są nieśmiertelni praktycznie, też widzę ten i botlane. No nie. Muszę iść pod AP, bo ten Ramus tak nas pozabije. Będziemy mieli wtedy fajnie AP i AD w teamie. Bo Yorick jest raczej... Znaczy powinien pod AD się składać, pod Muramane. To jest jedyny prawilny build. Ja tak myślałem w początku, że będę na plus w, tu nie mam dużo słabych czempionów na tym weście, ale zapomniałem, że przecież rotacja jeszcze wchodzi. No ale nie jest tragiczny ten. Umówmy się, ten Blitzcrank. Tylko ten matchup na bocie jest cholernie ciężki. No huki na razie boga są, muszę przyznać. On też jest rangem, to powinien więcej pukować też, takie jest moje zdanie. Nie wiem, czemu mi farmę zamienić, aż na siłę też może być AD Carry, ale czemu poszedł z Runshieldem? Ja pierdolę, jeszcze te miniony mi jebie. Jaka agresja. No nie wiem, czemu on zdupcza ten Thresh, zamiast tankować coś, nie wiem. Teraz exhaust, zajebisty exhaust. Nie wiem, zabij go? Sfleszuj na niego? No fleszuj na niego. Jezus Maria, ten Thresh. Dobra, wezmę sobie kille.
Nie miałem many na ku. A jak sobie tak będziemy na spółę farmić, to jest fajnie, naja. W ogóle huka nie rzucił, no też wam się tak wydaje, bo nie widziałem jeszcze chyba jego huka. A chujowo są te skin boosty, bo ja myślę, że sobie wezmę tego Blitzcranga bossa, czy jak on się tam nazywa. Tego ze skinem, a nie mogę, mogę tylko jednego randomowego, więc zmarnowany hajs, nie polecam tych skrzynek. Zjebali trochę te skrzynki, tak powiem. Sobie pójdziemy sobie w to, bo to jest fajny item, podoba mi się. Też mi się mana będzie kończyć, ale to sobie liczbę inne poprawimy. Well, gigi 4v5, I guess. Stopowi po szławkę? Nie no, ich Mordekaiser daje radę, ten Mordekaiser. My na bocie słabo farmimy. Top w ogóle. Czemu Jorik jest na midzie w ogóle? Co się dzieje? O, ten Nunu nas w sumie bez Junglite'a może smitować. Też jest taka prawda. Właśnie nie wiem, czy on go nie robi. No to idę, nie? O kurwa, ale to zdziukował. Bóg gry. Ja bym się bił. Czemu on ten dostał, a nie ten? Ten mi gdzieś tam wyrzuca w ogóle. Coś tam ma reda, to możemy ich porobić spokojnie. Kurwa, ale mnie zdziukował jak jakieś... O, tu koledzy przyszli. O, to ja bym uciekał. No więcej tych rzeczy. Fajnych zabawy tam. Bez erki jest, no to ja już sobie nie zrobię bez tej erki. A ten ma afka w ogóle, ten trash, też mi się to podoba. Może ich baituje. Nie wiem, dziwny jest ten trash. Ani huka nie rzuci, ani nic nie zrobi pod tą wieżą. Tu znowu kradzisz expa. Ile ma? Jakieś resisty? Nie ma. No to bym chciał, ten też bym musiał kurwa przejść pod tej wieży, no. Jak ja się nie miałem denerwować. Ziemek se tam emotki robi pod tą wieżą. No się też właśnie. Mordekaiser takie dziwne piki im dali. Na pewno mieli gorszych czempionów z moim zdaniem. Takie coś, co jest tankowne i nie bije aż tyle, moim zdaniem jest spoko. I wy macie taki team, nie wiem, co bije procentówki. No ale to trzeba jeszcze pomyśleć, żeby coś takiego stworzyć. Oni zrobili sobie infernale. No no, fajny trash. Fajna linia. Dobra, już chyba sobie skończę z tymi Nemesis draftami i z tymi modami. Bo te gry są jeszcze gorsze niż normal jakieś. Jeszcze mi miniony będzie przeszkadzać robić. Czemu go nie mogę wyciągnąć? Fuck, i tego złapałem, serio? No naprawdę akurat tego złapałem? No można zabić tego łatwo. Jeszcze mam shielda z pasywa. O, trash wstał, jak się obudził, żeby killa chyba zajebać. O, ma ulti, nie? Ja mam shielda jeszcze, więc luźno. Mana! O kurwa. No nie mam many. Spierdalamy. No nie! Zultuj mnie! Co?! Wszyscy byli zykalni w powietrzu. A mnie zabił ten Warwick. A prawie mnie uratowała ta popi. Nie wiem, co się stało. Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją w tej grze. Nie podoba mi się to trochę. Mamy protobelta, przynajmniej to będzie większa zabawa. No ale muszę jakiś mana pił złożyć. Ten Warwick to nawet ma dwa fragi. Z całą tragiczną farmę. Mam przynajmniej kilki jakieś. Ojejeju. Miał szybciej mana, to myśmy tam pouciekali. Ale dziwne, że w powietrzu umarłem z ulta popi. To jest bardzo dziwne. Powinien tam być nietykalny, szczerze mówiąc. Ta Lulu u nas jest dobra.
W ogóle to będzie AD Lulu z tego co widzę. Chociaż no AD to będzie. Farmi spoko na tym topie. No ale jak miała ziomka z jakimiś lagami. Najebie temu teraz, temu Ramusowi. O jeju, jeju. Kurwa, jeszcze go zakradł. A chciałem go dorwać tego Ramusa. Bo mi się fraki przydadzą, bo jak są tak plecy z farmą. Jaki zamach, lewa, prawa. Ten skin jest fajny do tego Blitzcranka, ale nie ma dużo zmienionych animacji. Chyba, że nawet w ogóle mnie powiedział, ale ten wygląd jest fajny. Taka wyścigówka, po prostu taki monster track. Wygląd ma zajebisty. Ja bym się na mida przyszedł w ogóle, porumował teraz trochę. Tego może Kaisera wypadało uciszyć. Będzie ciężkim przeciwnikiem. Nie trafię go, bo jakiś student tu miał wizję. No, Silence wszedł. O Jezu, jakie lowy. No nie, co ja mam z tymi hukami dzisiaj? Tragedia jakaś. Ale ja też myślę, że oni będą żukować, a oni nie żukują. Zabić ją przynajmniej. Zemsta za te wszystkie lata. Mam skoczek zaraz, więc mogę coś hukować. Czemu E nie uderzyłem? Aaa, kurde. Myślałem, że go podbiję jeszcze, ale... Niech będzie. Ja tak mogę się tradeować, bo te kile się bardziej przydadzą. Tak i butem w końcu chciał. Musimy już Bane'a złożyć. Żeby były dipsy na E. I te derki też się przydadzą. Nie no, 5-2-3 na razie spoko. Mamy Lulu, więc ona będzie fajnie biła. Lulu to jest taki, można powiedzieć, dickery. Ma tam jakieś zalety na dickery, więc też słabo, że tą Lulu dali. No z Ginzo, w sumie, no może być, nasz Lulu byłby lepszy. Też ma zalety na dickery. A jakoś dziwnie się składa ten mój team. To w ogóle item pod supporta. No myślę, że Mordekaiser będzie problem u nich i Warwick jak dojdzie do late game'owej fazy. Możemy go zabić, nie? Co ty myślisz? Tyryryryry. No ale pomóż mi. No nie wiem, kurwa. Nie wiem, patrzy się jak umieram po prostu ten, kurwa, zamiast go znikować po prostu. Ignite miał. Zero mana, no. Zaczął miniony napierdalać. No ekstra, no mi się to podoba. No to... Chyba dali tego Mordekaisera, przecież jest nieśmiertelny, my go nigdy nie zabijemy. Bez ADC-ery to jest nie do zabicia ten ziomek. Nie, myślałem, że go znikujemy. Ten Lister tam aż tyle nie zmienił, szczerze mówiąc. No ale jak chcą wdupić grę, to w sumie jest normal jakiś pieprzony. No ale na Nezis Draftie to mnie to nie interesuje. Ale widzę, że Jorik jest taką cienką, nie powiem co. Po co go zabić? Mordekaiser nam przecież naklepie nam wszystkim. Ekstra... No nie. Pomocy. Co no, gdzie jest moje? Co się stało? Co to jest zbugowane? Dom w ogóle wyszedł, boże, ten Yorick. A mi naklepał ten Warwick. Dobra, Lulu przyszło, Lulu i wysprząta. Lulu ma chore dipsy. Nie, już się zaczynam denerwować. Na zasranym normalu. Ja myślałem, że zrobię do przodu to, je, yeah, ale E mi się nie wykastowało. Go chyba normalnym basiciem uderzyłem i przez to padłem tam głównie. Za smród. Patrz jak to Lulu napierdala. O, fajny tam heal na 10 HP.
O, z czego ona zabija? Nie, z Deathfire'a? Nie, nie wiem. Chyba, że tam Pix jeszcze bił. Jakieś dipsy. W ogóle mam dwie wieże na topie zbięte. To lul tam puszuje. No, fajny uruk, nieśmiertelny. O, Thresh, jakbyś nie był awk pod wieżą. Idź go zabić, a nie pieprz. Nie, do tyłu. Do tyłu, ucieczka. Po co kogoś zniukować i go zabić? Nie można tak w tej grze zrobić. Pinguję, że tam chcesz iść i wycofuje się ten ziomek. Chcesz jakaś nowa meta. No nie ma sensu iść pod tankę. Będą mieli jakieś procenty i tak będą bili, więc... Wolisz zrobić pod full dipsy i zniukować kogoś. Tylko właśnie tak jak mówię, moja farma jest tragiczna z tego botlane. Ekstra. Jezus, no nie napierdaj tych minionów tak randomowo, ziomek. Teraz myślałem, że uderzy i nie uderzył, no. Nie wiem, czy my to zrobimy. Czy jakieś uriki idą agresywne. Jakby ten urik tu poszedł, to jest do zniukowania. Jest, przesuń się z tym dupskiem. Nie, on nie umrze, no, nie umrze, no. No, masz kurwa tego Ignite, to jest nieśmiertelne gówno. Jest tak, że mam też tego Infernala jednego. Nie, znikujmy go, podbiłem go. No, smoka to jest problem taki trochę. Też się w miarę poświęcił, widzę. Fajne ta multi poszło też, podobało mi się. No nie, ta popie jest jakaś dziwna też. No co jest, no! Nie chcę słuchać popi, to on hukuje tego... A... Szkoda szczępić ryję, naprawdę, co się dzieje w tej grze. Chcę coś zrobić, to w ogóle wychodzi na odwrót. Cały cholerny czas. Ja bym powiedział, że all this because Yorick mid streścił 50 farmy do Mordekaisera. Dobra, to jest normalnie, będę pisał. O, zabili go. O, ta popi to może wykalować. Znaczy popi, kurwa, szymyle czempionów. Nie wiem, jestem jakiś niedowalony dzisiaj jestem. Gram jak kupa tym Blitzcrankiem. A ma jakieś ma odgłosy. Myślałem, że nie ma, ale ma na W odgłosy. Jeszcze taki, słychać silnik tego Blitzcranka, nie wiem. W sumie jakieś tu płomienie lecą. To źle oceniłem ten skin. W ma fajne. Chyba idą graby Boga teraz. Jeszcze trzeba się otrząsnąć z porażek. Staniemy sobie tak tutaj i czekamy na ofiarę, chociaż wszyscy na split pushu są. Za cholerę nie wiem, czemu wszyscy tam są na split pushu. No może tak trzeba czasami zrobić. No, już myślałem, że nie trafiłem. Nie no, ładne teraz towerki pozbieraliśmy. Daję tak speeda jeszcze w ogóle? Daję. Bum. Fajnie ten silnik, coś podoba mi się to. Goni go. O, Mordekaiser tu też przy... Chodź tutaj. Tutaj chodź, złapiemy kogoś, będzie zabawa. Proszę, gdzie jest ten mój ziomek? Niech mi ktoś to wyjaśni, gdzie on jest. Teraz kuwa wbił. Jak ja umieram, to on przyszedł do mnie. Ekstra, zabawa muszę przyznać. Pomocy. Daj mi spokój.
Nie, jest zdupczony ten Jorik, muszę przestać mu ufać. Zrobiłem całe combo, to przyszedł do mnie, zaraz od razu znikłeś tego Urwika, no... Zdarza się. Drugi raz już tak dałem nabrać, że on ma musy ten koleś. I się na tym przejechałem. No przynajmniej zbejtowaliśmy, no nie wiem, może nie zrobię inhibitora. Ja byłem tutaj, on zaczął uciekać, schruchowałem go, to zaczął się wracać, bo jak ostatnie jakieś, nie powiem co... W tym brązie 5 jak grałem, to byli lepsi gracze, naprawdę. To albo niech już ucieka i mnie oleje, mimo że jest free kill. Albo niech nie wraca nawet. O, ta Lulu tutaj zabija po prostu. O, mogę na mid dać po prostu i ta gra była dużo ciekawsza moim zdaniem. Miałbym farmę, to jest duży ten, duży fakt to by był. No to, ten Lulu z Lulu to on po prostu rzuca atak speed, to ta Lulu zabije, no tak wygląda to. Ja się tiltuję, tylko walcząc z tym Mordekaiserem. On nie ma żadnych resistów, tak? Ten Warwick, no ale napierdalaj chory, no normalna sprawa. Po co są resisty w tym wieku? Pędzę. Nie ma ulta jeszcze. No co jest, no czy mogę zostać? Na kurwie go ma tego. No, w śmieciu. No Ignacie, już tak fajnie nie leczysz, co? No mi wpierdolił go, no. Spierdalamy. No nie biegnie w jego stronę, tylko ucieka od niego. Ja go nie huknę, bo go nie znikujemy, nie ma bata. Musiałby tu też jeszcze przyjść. No ale musicie go bić, ziomki, nie? Ja pierdolę, on nie zdechnie, no. Dobra, w końcu. Śmiertelne gówno drugie. No już ma jakieś resisty przynajmniej, to ma jakąś wymówkę. No nie, no ten na tutaj musi mi farmę ukreślić. Dobra, nie wziął. Aż tyle nie wziął. Wróciłem sobie do bazy. Jakiś penetration trzeba będzie złożyć. No tych Lulu będzie zabijać, to mi się podoba. No bym chce Lulu pograł takie matchupy. Można fajnie ich zabijać, kosić. Mogę Yorick z Trinity? Nie próbowałem, może działać nawet. Idę po bluzę i ten Nunu to zabierze, chociaż on już tam idzie. Jest misja zajebania tego. Co jest? Nie ma tego tam? Czy nie trafiłem? Jak ja tego nie trafiłem, to nie wiem. Coś teraz stało tutaj. Przynajmniej oddał, miły chłopczyk. No możemy spróbować smoczka zrobić. Wiemy, na razie wszystkie mają. Nie no, fajna gra, tylko... Tym botlem się nie podobał. I moja farma też się nie podoba w tej grze. Jest tragiczna, najgorszą mam w teamie. Nie wiem, Lulu ma tylko gorszą. Nie, weźcie sobie to ze mnie. No. W sumie fajnie wyszło nawet. Bije, bije. Ma botka już i Red Smite'a, chociaż chyba rzucił na Lulu. Jakby na mnie rzucił, to on pewnie zdech. Ja mam silence'a, mogę coś zgrabować. Jakieś grabensy Boga mogą polecieć. O nie. Nie pykło, to tak miało piknąć, ale i takich raczej złapią. O Jezu, ale pęk. Ale ten Mordekaiser pęk, nie? To Lulu jest chora tutaj. To co mówiłem, bo to jest champion po prostu, który jest, ma zadatki na AD carry, bo ma te podwójne ataki, no. Znaczy dodatkowy damage na atakach. To nie tylko atak speed, właśnie takie buffy jeszcze do ataków, w ogóle to ten damage się z tyłka bierze. Jeszcze ma hybrydowy damage, więc nie złożysz się za bardzo pod to, bo nie ma jak. Więc też plus dla nas. Teraz mnie nie zniszczy. No i znowu mnie zostawił. Jezus, ten Yorick, jaki on jest głupi, on siebie zultował. Dobra, koleś może nie umie grać Yorickiem, ale bez przesady, to on odpieprza w tej grze.
Mąż poszedł się na Alistara, bo stwierdził, że ja Blitzcrankiem z CDR-ami zabiję go. Tak stwierdził. No przecież ja mam takie autoataki mocne, że go na pewno sam zabiję. Dobra, trzeba skończyć tiltować. Nie ma sensu. Wygrana gra to się liczy. First win of the day, tak zwany. Co się dzieje? On unu pękał, nie ma AP w ogóle. On tylko maseczkę ma. I teraz może zacznę coś bić w końcu z taką ilością itemów. Chociaż penetracji nie mam żadnej. I zacznę będzie lipa tak czy siak. Nie, ten dźwięk ma fajny i ten wystrzał taki z rury jest. To przeceniłem tego widzę, ale inne efekty chyba nie mają. Kuma chyba jeszcze tylko, no inny kolor ma łapka, ale to jest takie wiadome, że to musi być. Ja chciałem zagrać tym Final Bossem, czy jak się tam nazywa? Tym Blitzcrankiem? Skończą tą grę? No ta Lulu ich po prostu zabije. Chociaż teraz jak będzie dostanie CC to nie ucieknie. Trash Lantern Boga. No nie, ja się nie poświęcę. Jak to jeszcze nie umarło? Kurwa, no miałem na cooldownie, widzieliście. A swoje zrobiłem. Macie wizję na krówce, możecie zabić. Swoje tam zrobiłem. Przyjąłem agro i przefleszowałem strategicznie. No nie no, trochę się wkurzyłem w tej grze na tego Yorika, bo to co on zrobił... Dwa razy mnie zostawił, teraz mnie też zostawił, stwierdził, że zabiję tego Yorika z lifestealem. No dobra, to u Nemezis drapnął. Można fajnie jakimiś plikami takimi mniej granymi pograć. Szkoda, że rotacja tutaj wchodzi, a mu w sumie może dobrze. Bo rotacji zawsze jest, jakaś kubka się znajdzie. A mi taką właśnie kolej znalazł, bo Blitzcranka tu nie na tym koncie. Dobra, w tym odcinku to wszystko, ja wam bardzo dziękuję za przekonanie odcinki, trzymajcie się, cześć!